po długim czasie oczekiwania wreszcie możemy ogłosić, oznajmić wszystkim, że lodowisko wreszcie startuje ze swoją działalnością i jest gotowe na przyjęcie klientów i gorzowian, i ludzi spoza Gorzowa. Lodowisko otwieramy w sobotę o godzinie 9:00, będzie czynne do 21:00. Zmieniły się troszeczkę godziny pracy lodowiska, ponieważ no wiadomo, COVID jest COVID, dostaliśmy takie wytyczne. Lodowisko będzie czynne od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 do godziny 21:00. W soboty, niedzielę od godziny 9:00 do 21:00. No troszeczkę zmian porobiliśmy tutaj wewnątrz naszego obiektu. Zmodernizowaliśmy szatnię, która no teraz będzie odpowiadała zaostrzeniom covidowym. Szafki mają odstępy, wszędzie jest wszystko oklejone. Jakie zasady będą panowały na lodowisku? Będzie osoba, która będzie informowała Państwa w holu. Jeżeli ktoś nie będzie wiedział, jakie są zasady obecnie, no i myślę, że no tłumnie Państwo odwiedzą nas, bo jesteśmy jedną z niewielu atrakcji, które działają w Gorzowie po prostu. Taką ciekawostką dodatkową i atrakcją, mam nadzieję, będą poniedziałkowe godziny szybkiej jazdy na łyżwach dla profesjonalistów. No tylko ostrzegam Państwa, że to są ludzie, którzy naprawdę super jeżdżą na tych łyżwach, także nie polecam, żeby w godzinach od 20 do 21 w poniedziałki przychodziły osoby, które no kiepsko jeżdżą, no bo wtedy może być różnie. Na pewno każdy, ale absolutnie każdy musi mieć maseczkę zasłaniającą usta i nos. Maseczka będzie obowiązywać od momentu wejścia już do budynku, do holu, do pomieszczeń, gdzie oczekujemy na wypożyczenie sprzętu, gdzie oczekujemy do wejścia właśnie poprzez kasy do strefy płatnej, zarówno w szatniach, jak i na samej tafli. Nosimy maseczkę po prostu wszędzie, nawet jeżdżąc na tafli i bardzo Państwa prosimy o przestrzeganie bezwzględnie tej zasady. Drugą zasadą bardzo ważną jest pilnowanie właśnie wzajemnie wobec siebie dystansu, wynoszącego te minimum 1,5 metra, i również tu mówimy o wszystkich absolutnie strefach, zarówno na lodzie, przy bandach, jak się zatrzymujemy, Państwo drodzy, pamiętajcie, gdzie siadamy, odpoczywamy, rozglądnijmy się na boki, lewo, prawo, z tyłu i zadbajmy sami w stosunku do siebie, jak i do innych właśnie o ten dystans, o noszenie maseczek. Trzecia rzecz to dezynfekcja rąk. Dezynfektory są rozmieszczone w całym obiekcie, począwszy od holu, przez właśnie jakieś korytarze, przejścia, poprzez nawet tutaj prawie, że przed wejściem tuż na taflę lodu są ostatnie dezynfektory, więc w każdym momencie, jak ktoś ma dyskomfort, że te ręce gdzieś mógł gdzieś coś dotknąć i czuje potrzebę zdezynfekowania dłoni, ma tą możliwość prawie w każdym miejscu dokonania tej czynności. No i ostatnia sprawa, bardzo ważna dla nas, taki punkt dotyczący reżimu sanitarnego, to dostosowywanie się do wszelkich komunikatów głosowych, które będą Państwu tutaj co jakiś czas nagrania puszczane głosowe, przypominające właśnie o tym, zachowaj dystans, noś maseczkę, dezynfekuj dłonie i tak dalej, jak i do komunikatów rozwieszonych, czyli takiej komunikacji wizualnej w obiekcie. Pamiętajmy o tym. I również bardzo proszę o uszanowanie poleceń jakichkolwiek, czy uwag, jakie wydają pracownicy i obsługa tegoż obiektu, bo to jest też bardzo ważne, żebyście Państwo to szanowali, nie denerwowali się, nie złościli na to, że ktoś Wam coś mówi, prosi o coś. Chodzi po prostu o przestrzeganie zasad, rozporządzeń, wytycznych i mamy obowiązek taki zwracać wszystkim uwagę i pilnować tego.